Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku w imieniu swoim oraz wydawnictwa Lucrum Games chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się z wideoinstrukcją gry Dice Settlers, Osadnicy z krwi i kości. Słuchajcie, jakiś czas temu miałem okazję zrecenzować grę Dice Settlers, jeszcze jak się nazywała po prostu Dice Settlers, bo miałem przyjemność zrecenzować anglojęzyczną grę, tak? Czyli pod tytuł oryginalny, ponieważ oryginalnie ta gra została wydana przez wydawnictwo Board & Dice, kiedyś jeszcze NSKN Games. I to właśnie jak to wydawnictwo było NSKN Games, przysłało mi egzemplarz do recenzji, ja tę grę już zrecenzowałem i tam zasady tak pokrótce omówiłem. Ten filmik można znaleźć u nas już na kanale, od jakiegoś czasu zresztą. Potem dopiero wydawnictwo Lucrum Games zdobyło prawa do wydawania tej gry w Polsce. No i w Polsce właśnie wydaje ją pod tytułem Dice Settlers, Osadnicy z krwi i kości. Premiera sklepowa ma się od, nie wiem w którym momencie oglądacie ten odcinek, natomiast premiera odcinka na YouTube, na naszym kanale na pewno jest przed premierą sklepową tejże gry. I wtedy zresztą już recenzując wtedy grę po angielsku, znaczy gra była po angielsku, recenzja była po polsku, już wtedy miałem informację, że Lucrum Games tę grę po polsku wyda. Wtedy zapowiedziałem też to, że ta gra będzie wydana. Wtedy też poinformowałem, że obejmujemy jako Geek Factor polskie wydanie gry Dice Settlers patronatem medialnym, ponieważ bardzo, bardzo tę grę lubimy. I wtedy też obiecałem, że jak już będziemy bliżej premiery polskojęzycznego wydania, wówczas ja zrobię porządną wideoinstrukcję dedykowaną tylko i wyłącznie tejże grze. I właśnie o to jesteśmy. Słuchajcie, to jest gra z gatunku 4X, gdzie możemy eksplorować, zdobywać nowe terytorium, rozwijać się, rozbudowywać. Wszystko to za sprawą budowania mapy, którą będziemy budować z tych takich oto tutaj właśnie widocznych kafli i wykonywania na nich akcji, które będziemy wykonywać z wielu różnych tutaj kolorowych, customowych kości, które w pudełku znajdziemy. Słuchajcie, tradycyjnie rozpocznijmy przygotowanie. Nie będę przygotowywał teraz żadnej konkretnej rozgrywki, w sensie mówię tutaj o wariancie osobowym, tylko po prostu będę przygotowywał normalnie rozgrywkę i w trakcie będę wspominał, w jaki sposób przygotowanie się różni dla jakiego wariantu osobowego. Lecimy teraz z przygotowaniem. Przygotowanie każdego gracza rozpoczynamy od tego, że każdy gracz dobiera dla siebie planszę. Teraz plansza jest dwustronna. Oznacza to, że mamy z jednej strony kobietę, z drugiej strony mężczyznę. Wybór strony tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę, no tylko ma wyłącznie, różnią się te strony tylko i wyłącznie ilustracją, którą widzicie w tym oto miejscu. Każdy z graczy wybiera teraz dla siebie kolor i w tym kolorze dobiera odpowiednie elementy. Dobiera swój własny woreczek, dobiera żetony swoich znaczników, małe drewniane kostki, które w tej grze symbolizują diamenty, oraz swoje domki, tak? To są wszystko elementy w kolorze gracza. Każdy gracz również dobiera dla siebie taką oto planszetkę, którą umieszcza na swojej planszy głównej i w ten sposób gracz będzie śledził limit kości do rzutu. To zobaczcie później, o co tutaj w tym chodzi, ale generalnie tym będziecie wyznaczać limit kości, którymi będziecie rzucać. W tym momencie gracz bierze jeden namiot i umieszcza go w tym tutaj oto polu ze skrajnie lewej strony, czyli na polu numer 3. Bierze teraz 6 namiotów, czyli 6 drewnianych kosteczek i umieszcza je na swojej planszy. Teraz to, co znajduje się na planszy gracza, to są jego własne zapasy. Natomiast elementy gracza, nawet te w jego kolorze, które jednak znajdują się obok planszy, tak jak te namioty, te znaczniki i te domki, te są w tak zwanych zapasach ogólnych. Każdy z graczy bierze teraz 3 białe kostki, jedną żółtą i jedną zieloną. Wszystkie te kości umieszczacie w swoich woreczkach. Jak już wszyscy gracze wybiorą, to wszelkie nieużywane białe kości wracają do pudełka. Teraz słuchajcie, musimy przygotować mapę. I w tym celu bierzemy kafle mapy. Teraz ja je tutaj podzieliłem na 4 stosy. Dlaczego? Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę, że te oto kafle mapy mają nadrukowaną liczbę gdzieś mniej więcej powiedzmy na środku ich obszaru, znaczy no tak powiedzmy w górnej połowie ich obszaru. Na tych żółtych kafelkach to pewnie najsłabiej tutaj widać na tym ujęciu, ale tu już widzimy 08, 27, 36. W ten sposób są te kafle ponumerowane od 1 do 40. Teraz w zależności od tego, ilu mamy graczy, no to takie kafle będziemy używać. Jeżeli gramy na 4 graczy, to będziecie używać wszystkie kafle. Natomiast jeżeli będziecie grali tylko na 3 graczy, to wówczas
kafle od numerów, przepraszam, 35, tutaj powinno być, o tak, 35 do 40 nie będą używane. Jeżeli będzie się grali na dwóch graczy, to dodatkowo od 27 do 40 nie będziecie używali. No, no i w ten sposób mniej więcej przygotowujecie rozgrywkę w zależności od liczby graczy. Teraz bierzecie te stosy z kolei i teraz od 1 do 7 na razie odkładacie na bok, ponieważ to są kafle początkowe. Możecie je odróżnić od pozostałych właśnie rewersami. No i teraz to, co musicie zrobić, to na razie odłóżmy na bok te kafle tutaj właśnie od 8 do 26. I w tym momencie każdy gracz, wszystkie te kafle są tasowane. I teraz każdy gracz, pierwszy gracz bierze 3 z nich na rękę. Z nich sobie jeden wybiera. Następnie kładzie go na razie zakrytego przed sobą, następnie te pozostałe dwa przekazuje kolejnemu graczowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kolejny gracz, który je odbiera, dobiera sobie jeden z tych startowych, z tego stosu początkowego, tak? Dokłada tak, żeby mieć na ręce trzy, czyli do tych dwóch, które dostał od poprzedniego gracza, dokłada jeden ze stosu. Również wybiera sobie z nich jeden, zakryty kładzie przed sobą, przekazuje kolejnemu graczowi, chyba że już więcej graczy nie ma, bo gracie na dwie osoby. Jak już wszyscy gracze wybiorą sobie po jednym takim kaflu, te kafle są odkładane na bok. Następnie od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy umieszcza swój początkowy kafel na stole. Teraz co jest ważne? Po kolei te kafle są ze sobą łączone. I teraz zasada jest taka. W momencie, i to będzie też ważne później w trakcie gry, jak będziecie dokładać nowe kafle do mapy. Za każdym razem, jak dokładacie nowy kafel do mapy, to musicie się upewnić, żeby on się stykał jak największą możliwą liczbą boków z innymi kaflami, które są już na mapie. Krótko mówiąc, gdybyśmy mieli trzeciego gracza i trzeci gracz by teraz dokładał swój startowy kafel, to ten trzeci gracz nie mógłby go położyć tutaj, ponieważ z największą liczbą boków się zetknie wtedy, jak umieści go tutaj. Każdy z graczy bierze teraz jeden namiot ze swoich zapasów własnych i umieszcza na kaflu, który dołożył. Teraz, co jest też ważne, i to już jest coś, co powinniście wiedzieć na początku, teraz jak omawiam to przygotowanie. Każdy kafel tej gry, w tej grze coś robi. Daje jakąś zdolność graczowi, który ma tam na przykład większość, jak działa większość i kontrola. To wszystko Wam jeszcze powiem. Albo po prostu położenie tam namiotu daje możliwość wykonania jakiejś akcji. Co robi każdy kafel? Możecie znaleźć na z tyłu instrukcji. W tym momencie będziecie w stanie, mało tego, macie tutaj ich numery. Numery każdego, numery kafla tutaj z lewej strony. Tego, czy jest to kafel początkowy, czy dla jakiego wariantu, jeśli chodzi o liczbę graczy, będziemy danego kafla używać. Jakiego tu mamy rodzaj terenu, ile punktów zwycięstwa nam może zapewnić ewentualnie, z jakiej on jest kategorii, no i przede wszystkim co właśnie robi. Więc jeżeli jakiś kafel, jeżeli kafel początkowy, który wy wybraliście, daje Wam coś w tym momencie na początku gry, to od razu z tej zdolności korzystacie. Jeżeli na przykład taki kafel dałby Wam jakąś kość, to umieszczacie ją w obszarze wydanych kości. Wasza plansza, zwróćcie uwagę, ma na górze i na dole takie dwa obszary. Na górze macie obszar aktywnych kości, na dole obszar wydanych kości. Jak się domyślacie, jak będziecie mieli jakąś kość dostępną i dzięki niej będziecie mogli coś zrobić, będziecie umieszczać tutaj. Jak już z niej skorzystacie, będziecie umieszczać ją tutaj. Na przykład, gracz czerwony umieścił kafel numer 1. I teraz zgodnie z tym, co no nie tylko widzimy, ale też możemy sobie przeczytać właśnie z tyłu instrukcji, umieszczenie po prostu tutaj namiotu sprawia, że zdobywamy jeden żeton żywności i jedną żółtą kość. Ponieważ zdobywamy kość, umieszczamy ją w obszarze wydanych kości. Jak widzicie, tutaj macie Waszą planszę, Wasza plansza jest podzielona. Nie jest to w sumie sprecyzowane ani na planszy, ani w instrukcji, ale ewidentnie ilustracja jakby poniekąd sugeruje Wam, żebyście na tej części trzymali Wasze namioty, a na tej części trzymali Wasze zasoby. Ale to jest tak naprawdę kwestia Waszego wyboru i jak się czujecie komfortowo z tą ilustracją i z tą planszą. Jak już każdy z graczy położy swój pierwszy kafel, położy swój namiot, zdobędzie ewentualne bonusy związane z tym, bierzecie wszystkie kafle, nie bierzecie już tych pozostałych, te pozostałe kafle w tym momencie odkładacie na bok, bierzecie wszystkie pozostałe kafle i bardzo dokładnie je tasujecie, dużo dokładniej niż ja robię to teraz
i umieszczacie gdzieś obok obszaru gry, nie po środku, ponieważ po środku będziecie budować swoją mapę jako zakryty stos kafli mapy do dobierania. Tworzymy teraz wszystkie ogólne zapasy, tak? W ogólnych zapasach przede wszystkim mamy kości posegregowane na odpowiednie kolory. Teraz w zależności od tego, ile mamy graczy, to tyle kości musimy odłożyć z powrotem do pudełka. Jeżeli mamy 4 graczy w grze, zostawiamy wszystkie kości. Jeżeli mamy 3 graczy, odkładamy po jednej kości każdego koloru do pudełka. Jeżeli mamy 2 graczy, odkładamy dodatkowo po jeszcze jednej, czyli w sumie po 2 kości z każdego koloru do pudełka. Tworzymy również nasze zasoby, czyli drewno, jedzenie, żelazo i złoto. Mamy też żetony punktów zwycięstwa. I teraz jeżeli gramy na 2 graczy, to w tym momencie korzystamy tylko z 30 punktów żetonu zwycięstwa o łącznej wartości 30 punktów. Jeżeli mamy 3 graczy, to 39 punktów. Jeżeli mamy 4 graczy, to 48 punktów zwycięstwa. Macie więcej, że tak powiem, drobniejszych, że tak powiem, żetonów z punktami zwycięstwa w grze. Ja tutaj tylko położyłem te 30, żeby łatwiej zobrazować, że na dzień dobry zaczynamy z 30 punktami w tych zapasach ogólnych. No więc teraz zapasy ogólne dla wszystkich graczy tak naprawdę powinny zawierać te kości, te zasoby, punkty zwycięstwa, no i oczywiście domy i namioty wszystkich graczy, prawda? Tak, żeby każdy gracz... Słuchajcie, możecie tak zrobić. Możecie zrobić tak, że każdy gracz ma po prostu swoje rzeczy w swoim kolorze, przy swojej planszy i tam pilnuje, tak? Jak mam coś na planszy gracza, to jest to w moich prywatnych zapasach. Jeżeli coś jest obok planszy gracza, to jest to w zapasach ogólnych. Albo po prostu rzeczy, których gracz jeszcze nie ma, pomimo tego, że należą do niego kolorystycznie, to po prostu trzyma na środku ze wszystkimi pozostałymi elementami. Teraz przygotowujemy tak zwane karty technologii. Karty technologii to są wszystkie karty, jak naprawdę w tej grze. Mają one takie oto rewersy. Możemy je na początku pogrupować właśnie po tym, jakie kolory widzimy tutaj na tych oto pieczęciach, właśnie na ich rewersach. Teraz w pierwszej grze sugerujemy, żeby umieścić karty technologii zgodnie z o następujących nazwach. Czyli stabilizacja, zwiadowcy, wielkie powozy, leśnictwo, gorączka złota, powszechna edukacja, dobra koniunktura, konstruktor oraz migracja zarobkowa. Teraz w kolei, to jest na Waszą pierwszą rozgrywkę, to jest sugerowane przez twórców, wydawców, przez instrukcję. Na kolejne rozgrywki możecie wykorzystać dowolny z zestawów, który jest tutaj wskazany na stronie 23 w tym oto miejscu. Ten opis tutaj pokazuje Wam, które karty sobie wybrać. Czyli decydujecie się na jeden zestaw, bierzecie wszystkie karty z danego zestawu. Możecie jednak, jak już będziecie naprawdę dobrze się czuli i pewni się czuli z grą, możecie stworzyć własne zestawy drogą losową. W tym momencie po prostu ponownie zwracacie uwagę na kolory, które występują na pieczęciach, na rewersach kart. Dzielicie wszystkie karty właśnie po tych kolorach, każdą mini talię dokładnie tasujecie, no i teraz dociągacie odpowiednią ilość kart losowo z każdej talii. Ile? To macie na stronie 5 instrukcji. Z tej talii 1, z tej 1, z tej 1, przepraszam, kartę, z tej 2 karty, z tej 2 karty i z tej 2 karty. I w ten sposób macie przygotowany, że tak powiem, obszar technologii na całość gry. Jeżeli będziecie te karty dobierać losowo i dociągniecie kartę kroniki, to bądźcie tylko świadomi, że tę kartę można używać tylko dla 4 graczy. Gdybyście dociągnęli na 1, 2 albo 3 graczy, to musicie ją odłożyć z powrotem do pudełka i w jej miejsce dociągnąć inną kartę. O tym zresztą jest tutaj przypomnienie na samej karcie. I dobrze, teraz jak jesteśmy przygotowani, to w takim razie na takiej zasadzie od ogółu do szczegółu. Teraz w parę minut po prostu Wam zaprezentuję, o co ogólnie chodzi w tej grze, do czego będziemy dążyć, jak będzie mniej więcej przebiegała rozgrywka i też powiem o paru ważnych koncepcjach, z którymi będziecie się stykać w trakcie rozgrywki. No dobrze, moi drodzy, więc tak mniej więcej wygląda przygotowana rozgrywka do Dice Settlers. No więc teraz w paru słowach, na czym tutaj ogólnie będzie polegała rozgrywka. To w sensie gra będzie się toczyć przez pewną ilość rund. Ta liczba rund nie jest ściśle określona,
Ponieważ żeby gra się skończyła, to musi dojść do jednego z czterech możliwych scenariuszy, w sensie musi się jedna z czterech możliwych rzeczy wydarzyć, żeby móc oznajmić wszystkim graczom zakończenie gry. Wtedy po prostu są podliczane punkty zwycięstwa zdobyte przez wszystkich graczy. Gracz z największą liczbą punktów wygrywa. Każda runda natomiast jest podzielona na trzy fazy. Faza rzucania kośćmi, faza akcji oraz faza porządkowa. Teraz słuchajcie, to co tutaj macie na każdej planszy gracza, w tym oto miejscu macie skrót tak naprawdę gry, czyli co robimy w każdej fazie, na czym polega każda akcja i co się dzieje w fazie porządkowej oraz jakie rzeczy muszą się wydarzyć, żeby skończyła się gra. No ale teraz po kolei. Pierwszą fazą jest faza rzucania kośćmi. W tej fazie gracz dobiera ze swojego woreczka tyle kości, na ile mu wskazuje limit. Wszystkie je sobie dobiera, je oczywiście w sposób losowy, dokładnie nimi miesza przed wybraniem. No wyciąga taką liczbę, na jaką mu pokazuje limit. O, dobrałem za dużo. Rzuca nimi. No i następnie umieszcza je tutaj w swoim obszarze aktywnych kości. W tej fazie może jeszcze próbować ewentualnie jakieś kości przerzucić, zmienić wyniki. W jaki sposób to za chwilę powiem dokładnie. Jak już każdy gracz ustali, mówi dobra, to są moje kości, jestem z nich zadowolony, to przechodzimy do fazy akcji. No i w fazie akcji od pierwszego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to jest jeszcze jeden ważny moment, że wybieracie pierwszego gracza, może to być drogą losową, możecie stwierdzić, któryś z graczy ostatnio coś zbudował, ten gracz otrzymuje znacznik pierwszego gracza i idziecie, że tak powiem, w kółko. I teraz tak, każdy gracz wykonuje swoją turę i w swojej turze gracz robi jedną rzecz na pewno, a pozostałe ma wybór, czyli robi jedną akcję główną i może zrobić dodatkowo różne akcje dodatkowe. Akcje główne ma wypisane tutaj, czyli są to, krótko mówiąc, eksploracja, rekrutacja, osadnictwo, atak, zbiory, handel i badania. Oprócz tego ma takie możliwości jeszcze jak te różne akcje darmowe. No i potem, i właśnie na tej podstawie będzie mógł wydawać swoje kości. Teraz, żeby wydawać te akcje, wykonywać te akcje, to będzie musiał wydawać kości albo wydawać symbole. O tym też za chwilę powiem. No ale generalnie będzie dzięki tym akcjom co mógł robić. Będzie mógł dociągać nowe kafle, żeby rozbudowywać mapę. Będzie mógł dobierać zasoby. Będzie mógł umieszczać swoje namioty na już wyłożonych kaflach. Będzie mógł zamieniać namioty na domki, które co z kolei da graczowi kontrolę. Będzie mógł zdobywać któreś z tych technologii. Te technologie albo akcje z różnych tutaj kafli mapy będą pozwalały zdobywać graczowi w trakcie gry punkty zwycięstwa. Będzie mógł eliminować wrogich graczy z rozgrywki, z danych kafli na przykład. No i w ten sposób mniej więcej będzie się to czuło. W tych celach właśnie będzie wykonywał te akcje. Każdą akcję poszczególnie jeszcze za chwilę omówię bardziej szczegółowo. One są naprawdę bardzo, bardzo proste, ale mówię, za chwilę przejdę do nich do omówienia. Po tej fazie jest faza porządkowa. W fazie porządkowej każdy gracz sobie zachowuje 0 albo 1 kość tutaj jeszcze w obszarze aktywnych. Resztę daje do kości wydanych. Następnie każdy gracz odwraca użyte znaczniki na technologiach, ponieważ tutaj będziemy umieszczać takie te swoje znaczniki, jeżeli z nich skorzystamy, bo będą jednorazowe na przykład, to w tym momencie będziemy musieli je zakryć. Na przykład taka tutaj jest jednorazowa. Czyli jak z niej skorzystamy w swojej rundzie, to musimy to zakryć, żeby pamiętać, że w tej rundzie już nie możemy skorzystać, dopiero w swojej kolejnej rundzie. No i następnie różne znaczniki będą usuwane z kafli mapy. Następnie znacznik gracza jest przekazywany kolejnemu graczowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara i będzie się rozpoczynać kolejną rundę. No i dobrze, no i w ten sposób będzie gra się toczyła. Kiedy ta gra się skończy? Kiedy dojdzie do jednej z czterech rzeczy? Po pierwsze, skończą się żetony punktów zwycięstwa. Po drugie, wyczerpią się wszystkie kafle mapy, czyli skończy się tutaj ten stos. Po trzecie, któryś z graczy umieści swój ostatni domek. Jak spojrzymy na zapasy ogólne, to stwierdzimy, że zostały kości tylko w dwóch kolorach. Wówczas oznacza to zakończenie gry. Runda, w której dojdzie do jednej z tych rzeczy, i wówczas jest rozgrywana do końca, po niej następuje jedna ostatnia runda i wtedy gra się kończy, gracz największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. No i teraz jeszcze w tym miejscu chciałem powiedzieć o paru rzeczach. Przede wszystkim kontrola i obecność. Ponieważ niektóre rzeczy będą nas wymagały kontroli, niektóre rzeczy będą wymagały od nas obecności. Generalnie mówię o kontroli i obecności na kaflach mapy. Teraz
obecność jest symbolizowana przez takich dwóch właśnie ludków, jak na tym kaflu mapy na przykład. Jeżeli chodzi o obecność, chodzi o to, że musimy być obecni, na przykład no w tym wypadku musimy być obecni na tym kaflu. Obecność po prostu oznacza to, że musimy mieć tutaj swój namiot albo swój dom. Nic więcej, tylko tyle i aż tyle. To jest obecność. Natomiast kontrola, która jest symbolizowana przez takiego jednego ludka, to już oznacza, że albo musimy mieć tutaj swój dom, albo musimy mieć więcej namiotów niż pozostali gracze. Wtedy mamy kontrolę nad danym terytorium i wtedy otrzymujemy tutaj taką korzyść. No i tak jak widzicie, właśnie tutaj na tych to jest też dobry przykład, żeby wytłumaczyć, w jaki sposób działają te kafle. Mamy taki kafel, jeżeli ten z graczy, który spełnia jego warunek, otrzymuje to. Ten symbol zawsze oznacza limit kości, czyli zwiększa się nasz limit kości. Krótko mówiąc, jeżeli jestem na przykład na tych dwóch kaflach, tak, mam obecność tu, tutaj nie mam większości, ale tutaj jestem obecny, to tutaj sama obecność daje mi powiększony limit kości o 1. Natomiast dodatkowo, jakbym jeszcze na tym kaflu miał kontrolę, to ta zdolność tego kafla sprawia, że kontrola na tym kaflu również zwiększa mój limit o 1. Więc w ten sposób działają zdolności, które tu widzimy. Niektóre kości dają nam zasoby, a niektóre kości dają nam, niektóre kafle dają nam zasoby, a tutaj niektóre kafle dają nam po prostu rzeczy, jeżeli spełniamy określone warunki. No i dobrze, to teraz przechodzimy do rozgrywki. Tak jak mówiłem, mamy rundy. Pierwszą fazą w każdej rundzie jest faza rzucania kośćmi. Każdy gracz bierze do worka tyle kości, na ile pozwala mu jego limit kości. Rzuca tymi kostkami, może ewentualnie zmanipulować wynikami po to, żeby móc przejść do kolejnej fazy. Dlatego na razie skupmy się na tej fazie, jak rzucamy kośćmi. Faza rzutu kośćmi przebiega w taki sposób, że każdy gracz sprawdza, jaki jest jego limit rzutu, limit kości. No i teraz o co chodzi z tym limitem kości? Tak jak pokazywałem przed chwilą, limit kości może być zwiększany przez różne rzeczy, które widzimy, które się dzieją w grze. Między innymi przez technologię albo przez obecność lub kontrolę na niektórych kaflach mapy. Za każdym razem jak on nam się zwiększa lub zmniejsza, to zaznaczamy to na tym oto torze właśnie na naszej planszy gracza. No i teraz tak, gracz sprawdza swój limit, dobiera losowo, i teraz dokładnie wymieszajcie odpowiednią liczbę, kości z worka, następnie tymi kostkami rzuca i wszystkie te kości umieszcza w obszarze aktywnych kości. Teraz słuchajcie. Jeżeli jesteście niezadowoleni z tego, co tu wypadło, to na tym się faza rzutu kośćmi nie kończy. Ponieważ w tym momencie jeszcze mamy możliwość manipulowania tymi wynikami. W jaki sposób? Przede wszystkim możecie wydać, proszę bardzo, z waszych kości aktywnych jedną kość z symbolem kapelusza po to, żeby albo jedną z kości, którą tu widzicie, przerzucić na konkretny wynik, albo od jednej do trzech kości po prostu przerzucić. Czyli po prostu wydajecie kapelusz i tak, albo na jednej kości wybieracie konkretny symbol, czyli po prostu sobie ręką go przestawiacie, albo bierzecie trzy kości i rzucacie nimi znowu i umieszczacie tutaj w obszarze aktywnych kości. Słuchajcie, tutaj w tym miejscu jeszcze warto opowiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która będzie ważna przez całą grę. Ponieważ w całej grze być może będziecie musieli mówić o symbolach, o wydawaniu symboli. Tak, na przykład będziecie musieli wydawać symbole akcji albo wydawać symbole zasobów. Teraz jak będzie mowa o wydawaniu symboli zasobów, to te symbole będziecie mogli wydawać albo z kości, które będziecie mieli w puli aktywnej kości, albo z żetonów zasobów, które będziecie mieli u siebie na planszy gracza. Albo niektóre karty technologii również jakieś zasoby mogą Wam dać. No i teraz to jest ważne, tak? Ponieważ w tym momencie na przykład możecie, tak jak mówiłem, możecie wziąć, wymienić jeden kapelusz na to, żeby przerzucić kości albo żeby jedną kość obrócić. Następnie możecie wydać również jedną kość z zasobem, ale to musi być kość, to nie może być właśnie żeton w tym wypadku, w tym momencie w grze. Dać ją na obszar wydanych kości. No i teraz możecie albo inną kość z aktywnych kości obrócić na dowolny wybrany przez siebie symbol, albo, no i to jest albo jedno, albo drugie, dobrać dwie kości z worka, rzucić nimi i umieścić je w swoim obszarze aktywnych kości. To są rzeczy, które możecie robić, żeby manipulować wynikami teraz podczas fazy rzutu kośćmi. Krótko mówiąc,
mamy taką sytuację, że możemy, bierzemy, sprawdzamy nimi, dobieramy tyle kości z worka, rzucamy nimi, patrzymy co nam wypadło. Możemy wydać jeden kapelusz, żeby zastąpić, zmienić jeden wynik, albo żeby trzy kości przerzucić. Następnie możemy wydać kość z dowolnym zasobem, po to, żeby móc również na jednej kości albo zmienić wynik na konkretny, albo dwie kości dobrać z worka i nimi rzucić i umieścić je tutaj. Te akcje, te rzeczy możecie robić w dowolnej kolejności tak naprawdę tyle razy, ile się chcecie. Tyle, że po jednej rzeczy od pierwszego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i dopiero jak już wszyscy gracze stwierdzą, ok, ja już więcej nie chcę tutaj manipulować, już te wyniki, jakie są, mi się podobają. W tym momencie ta faza się kończy i przechodzimy do kolejnej fazy. I teraz tak. Jeszcze jedna ważna rzecz. W momencie, w którym dobieracie kości, tyle ile macie wskazane na limicie, a w waszym worku nie ma tyle kości, to w tym momencie dobieracie tyle ile możecie, a resztę dobieracie w taki sposób, że bierzecie wszystkie kości z obszaru wydanych kości i wrzucacie je do worka, mieszacie nimi i dobieracie tyle, żeby się zgadzało z waszym limitem, czyli z tyloma kośćmi, ile powinniście dobierać. To jest bardzo ważne, że to jest jedyny moment, w którym możecie dobrać, dosypać, że tak powiem, kości z obszaru wydanych do woreczka. Teraz przechodzimy do fazy akcji. Faza akcji jest skonstruowana w następujący sposób. Od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz może wykonać jedną główną akcję. Następnie, jak każdy gracz to zrobi, to znowu od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz może wykonać jedną dodatkową akcję. Teraz te wszystkie akcje są w bardzo fajny sposób wypisane tutaj z tej oto strony na waszej planszy gracza. No i teraz tak, akcji głównych mamy 8 do wyboru, tak? Następnie akcje darmowe, czyli te dodatkowe, mamy 2. Więc jak zaczynamy, mamy tą akcję główną, wybieramy jedną z tych głównych 8, żeby je wykonać. Potem, jak znowu kolejka do nas wróci, wybieramy jedną z tych darmowych, żeby je wykonać, tak? No, to jest bardzo proste. Jak już wybierzemy, wszyscy gracze wykonają po 2 te maksymalnie tury, wówczas kończy się ta faza i przechodzimy do fazy porządkowania. Faza porządkowania jest prosta, dlatego teraz przejdźmy przez każdą z tych akcji po kolei, a potem Wam powiem, co robimy podczas fazy porządkowania. Pierwsza akcja, o której Wam opowiem, to rekrutacja. I teraz ogólnie słuchajcie, jeszcze uwaga wstępna. W tym momencie już jak będziemy wydawać symbole, to będziemy już mówili o wydawaniu symboli, tak? Chyba że bardzo konkretnie sprecyzuję, że dany symbol musi pochodzić z kości albo z żetonu. Generalnie w tym momencie wydajemy symbole, żeby móc wykonywać akcję. Żeby wykonać akcję rekrutacja, wydajemy kość. Ten symbol, przepraszam. Taki symbol właśnie rączki wydajemy, umieszczamy w naszym obszarze wydanych kości, albo jeżeli to była kwestia jakiegoś żetonu, no w tym wypadku akurat nie ma takich żetonów. Gdyby to był żeton, to pozbywamy się go z naszej planszy. No ale teraz tak, za te symbole możemy dobierać kości z tej ogólnej tutaj dostępnej, z tych zapasów ogólnych. Teraz za jeden symbol dobieramy jedną kość. Za 3 symbole dopiero będziemy mogli dobrać 2 kości. Za 6 takich symboli dopiero będziemy mogli dobrać 3 kości. Czyli 2 razy więcej musimy wydać takich symboli, ile chcemy sobie dobrać z puli ogólnej kości. Teraz, które kości możemy dobierać? Generalnie wszystkie, ale niestety musimy być obecni na kaflu w kolorze kości, którą chcemy dobrać. Czyli jeżeli chcielibyśmy dobrać kość tutaj proszę szarą, to nie możemy, bo na żadnym kaflu szarym, na razie mamy tylko 2 kafle na mapie, na żadnym kaflu, który znajduje się na mapie, który jest szary, nie jesteśmy obecni. Więc w tym wypadku, wykonując te akcje, wydajemy jeden symbol, możemy zdobyć jedną kość, możemy zdobyć jedynie żółtą kość, ponieważ jesteśmy obecni na żółtym kaflu. Bierzemy taką kość, umieszczamy ją od razu w naszym obszarze wydanych kości. Kolejna akcja to akcja eksploracji. Teraz akcja eksploracji polega z kolei na wydawaniu takich symboli. I teraz za każdy taki symbol, który wydamy, dobieramy jeden kafel z tego stosu. Czyli załóżmy, gdybym wydał 2 takie symbole, to dobieram 2 kafle. Przeglądam je sobie, następnie jeden z nich wybieram, a wszystkie pozostałe, w tym wypadku tylko jeden, usuwam zupełnie z gry. Czyli nie stawiam go na spód tego stosu ani nic, tylko usuwam zupełnie z gry. Taki kafel teraz dokładam do mapy. I teraz uwaga, muszą być spełnione 2 warunki. Dokładany kafel musi sąsiadować z przynajmniej 2 kaflami, czyli na przykład w taki oto sposób,
oraz musi sąsiadować z przynajmniej jednym kaflem, na którym jesteśmy obecni. Następnie bierzemy namiot, ale z naszych zapasów ogólnych, nie z tych zapasów, i umieszczamy właśnie na kaflu, który umieściliśmy. No i teraz, jeżeli jest tutaj jakaś zdolność związana z umieszczeniem namiotu na kaflu albo z umieszczeniem kafla, no to możecie od razu oczywiście rozpatrzeć. To pamiętajcie, możecie sprawdzić z tyłu instrukcji, co jaki kafel robi. Teraz, co jest ważne, po tym jak położycie kafel i położycie swój namiot, pozostali gracze, które znajdują się na sąsiadujących kaflach, mogą również położyć swój namiot na tym kaflu, tylko ci gracze muszą już wziąć swoje namioty ze swoich zapasów własnych, a nie z zapasów ogólnych. Słuchajcie, osadnictwo. Osadnictwo działa w taki sposób, że wydajecie symbole ognia. Teraz za każdy symbol ognia możecie zrobić jedną rzecz. Teraz macie tak naprawdę trzy opcje. No i teraz wy wydajecie w ramach tej jednej akcji tyle symboli ognia, ile chcecie i lub możecie. No i za każdy symbol wybieracie, którą chcecie akcję zrobić. Nie jest tak, że wydajecie trzy symbole ognia i w tym momencie musicie zrobić trzy razy tę samą akcję. Nie, nie. Za każdym razem, jak wydajecie jakby jeden symbol ognia, możecie wybrać jedną z trzech rzeczy. Po pierwsze, możecie wziąć namiot za jeden symbol, tak? Namiot z zapasów własnych i umieścić go na kaflu ze swoimi namiotami i lub domem, albo na kaflu sąsiadującym, tak? Niezależnie od tego, czy są tam namioty innych graczy, czy nie. Następnie za jeden taki symbol ognia możecie również przenieść jeden namiot z zapasów ogólnych do zapasów własnych, albo przenieść dowolną liczbę namiotów swoich z mapy do zapasów własnych. A tak, za każdy taki symbol w tym momencie możecie usunąć namiot przeciwnika. Za jeden symbol, jeden namiot przeciwnika. Warunek: musicie być na kaflu, z którego chcecie usunąć namiot przeciwnika. W tym wypadku jestem, wydaję taki symbol, dziękuję, ten pan znika. Zbiory. Zbiory są o tyle dobre, że możecie wydać różne kości z wynikami, na których po prostu widzimy zasoby, po to, żeby dobrać żetony tych zasobów i umieścić je na swojej planszy. Czyli w tym wypadku wydałem te trzy kości w ramach tej akcji zbiorów. No i dobieram za to jedzenie, drewno i żelazo. Handel. Za każdy taki symbol możecie zrobić jedną z trzech rzeczy tak naprawdę. Możecie za trzy jednakowe żetony zasobów, i teraz uwaga, co jest tutaj ważne, złoto to jest joker. Czyli na przykład w takim układzie wydaję trzy jednakowe żetony, zwracam je do zasobów ogólnych i dostaję za to 6 punktów zwycięstwa. Inną opcją jest, żeby za 3 różne zasoby, o w ten sposób, dostać 5 punktów zwycięstwa. Albo za 2 takie same zasoby, albo tak naprawdę 2 dowolne żetony, o w ten sposób, otrzymać 2 punkty zwycięstwa. Możecie również usunąć dowolną kość z gry całkowicie i za to dostać 3 punkty zwycięstwa. Każdą jedną z tych rzeczy robicie za wydany jeden symbol handlu, który możecie znaleźć na kości. Słuchajcie, akcja badania polega na tym, że możecie wydać od 1 do 4 symboli takiej lampy po to, żeby zbadać jedną technologię. Czyli w ramach jednej akcji możecie zdobyć jedną technologię. Teraz co musicie zrobić? Przede wszystkim wydać tyle symboli lampy, ile widzicie w lewym górnym rogu karty technologii, którą chcecie zdobyć. To jest pierwsza rzecz, którą musicie wydać. Druga rzecz, którą musicie wydać, to ewentualne zasoby, które widzicie w prawym górnym rogu karty, którą chcecie zbadać. Przypominamy, że złoto jest jokerem. Krótko mówiąc, drewno, zamiast drewna mogę wydawać złoto, ale jeżeli złoto jest wymienione jako konkretny koszt, to nie mogę innego zasobu wydać zamiast złota. Wtedy muszę wydać konkretnie złoto. Ale to nie jest jeszcze jedyny wymóg. Jeszcze jest wymóg tego, że musicie być obecni na terenie albo terenach wskazanych tutaj na tej oto, w tym oto miejscach na karcie. Krótko mówiąc, w obecnym układzie gracz czerwony nie jest w stanie żadnej technologii zdobyć, ponieważ jest obecny tylko na kaflu szarym, a obecność na kaflu szarym jedynie jest wspomniana w wymaganiach tutaj.
Natomiast tutaj musi być też na kaflu zielonym, a na takim kaflu już nie jest. Jest jeszcze ta to są tutaj te dwie technologie i tutaj ta technologia, gdzie nie musi być na żadnym kaflu. No ale tak naprawdę spójrzmy, tak? Tutaj potrzebuje drewna, a nie ma drewna, a tutaj potrzebuje jeszcze mieć więcej symboli niż ma. Czyli na przykład gdybym był obecny, to mówimy o obecności, nie o kontroli, tak? Gdyby był obecny na żółtym kaflu, wówczas mógłby na przykład zdobyć technologię T. Dlaczego? Ponieważ wówczas ma jeden symbol, jest obecny na kaflu, spełnia te wymagania, zdobywa technologię. Jak zdobywa technologię, umieszcza na niej swój znacznik, żeby zaznaczyć, że daną technologię posiada. Teraz niektóre technologie dają po prostu jakąś specjalną zdolność, która jest ważna przez całą grę. Inne karty z kolei, takie na przykład jak ta, pozwalają Wam raz na turę jednorazowo coś otrzymać. Wówczas znacznik, który znajduje się na takiej karcie, jak już będzie Wasza tura później, będziecie chcieli z niej skorzystać, jest obracany na stronę wykorzystaną po to, żeby zaznaczać, że z danej technologii w danej rundzie już skorzystaliście. Dobra, to były akcje główne. Teraz słuchajcie, macie teraz tak zwane akcje darmowe, które możecie wykonać dowolną ilość razy, dowolną tak naprawdę w dowolnej kolejności, tak? Musicie po prostu tylko pamiętać, żeby spełniać się wymogi. Teraz jakie to są akcje? Na każdym kaflu, z każdego kafla, na którym macie, jesteście obecni ze swoim namiotem i macie ikonę fabryki, możecie jeden namiot usunąć z takiego kafla, możecie zrobić raz na rundę, na każdy kafel, na którym jesteście, możecie zrobić raz na rundę i otrzymać korzyść związaną z tym kaflem. W tym wypadku odrzucenie namiotu z kafla, z tego kafla z fabryką, sprawia, że dostaje do swoich własnych zasobów żeton drewna. Żeby zaznaczyć, że z danego kafla już skorzystałem, umieszczam tutaj swój znacznik. Kolejną darmową rzeczą jest przejęcie kontroli. Jeżeli na jakimś kaflu ja mam więcej niż 3 namioty, przewyższam innych graczy o 3 namioty, tak jak tutaj gracz czarny ma jeden namiot, ja mam 4 namioty, to w tym momencie mogę usunąć swoje namioty, 3 konkretnie sztuki namiotów, na jeden dom. Dom położony na kaflu sprawia, że mam teraz nad nim kontrolę. Nieważne ile namiotów innych graczy się tam pojawi, ja mam na tym kaflu kontrolę już do końca gry. Po wszystkim, każdy gracz dostanie akcję główną, akcje darmowe. Po wszystkim gracze robią fazę porządkową. Faza porządkowa jest bardzo prosta. Przede wszystkim patrzycie na kości, które macie w obszarze aktywnych kości, czyli takie, których jeszcze nie wydaliście. Z nich możecie zostawić maksymalnie jedną, pozostałe dajecie do obszaru wydanych kości. Każdy znacznik, który macie odwrócony stroną wykorzystaną na karcie technologii, obracacie i usuwacie wszystkie swoje znaczniki z kafli z ikoną fabryki. Następnie znacznik pierwszego gracza jest przekazywany kolejnemu graczowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No więc słuchajcie, tak jak mówiłem, gramy w ten sposób, dopóki w zbiorze kości zostaną kości tylko dwóch kolorów. Skończą się kafelki mapy. Skończą się żetony punktu zwycięstwa, albo któryś z graczy postawił swój piąty dom. Jeżeli do którejkolwiek z tych rzeczy dojdzie, w tym momencie rozgrywamy daną rundę, w której do którejś z tych rzeczy doszło do końca, potem rozgrywamy jeszcze jedną rundę i gra się kończy i wtedy następuje ostateczne podliczenie punktów. Przypomnijmy i zobaczmy, za co w tej grze dostajemy punkty. Żeby sobie zapisywać punkty zwycięstwa, możecie wykorzystać do tego ten notes. Teraz z czego dostajemy punkty? Przede wszystkim kafle, mapy. Teraz kafle mapy, które mają taki oto symbol, dają Wam punkty zwycięstwa na koniec gry. Na każdym takim symbolu widzimy mniejszą i większą wartość. W tym wypadku większa wartość to 6, mniejsza to 2. Większa wartość jest przeznaczona dla gracza, który ma kontrolę nad danym kaflu. Mniejsza wartość jest dla gracza, który jakby jest na drugim miejscu, czyli ma poza graczem, który ma kontrolę, ma najwięcej namiotów na danym kaflu. Kolejna rzecz to karty technologii. Gracz zdobywał technologię i umieszczał swoje znaczniki na kartach technologii. Teraz większość kart technologii ma punkty w lewym dolnym rogu, no i te wartości punktowe są dodawane do ogólnej puli. Mało tego, niektóre karty dodatkowo dają punkty zwycięstwa na koniec gry po spełnieniu określonych warunków. Następnie gracz patrzy, ile ma kości w woreczku, w obszarze wydanych, w obszarze aktywnych. Krótko mówiąc, wszędzie u siebie ile ma kości. Każde dwie kości to 3 punkty zwycięstwa. Następnie patrzy, ile domków udało mu się położyć na mapie.
I teraz w zależności od tego, ile patrzymy tutaj na tą tabelkę, którą widzimy, i w zależności od tego, ile domków położyliśmy, tyle punktów dostajemy. To, co widzimy na górze, to jest to, ile mamy położonych domków, to, co widzimy na dole, to liczba punktów. Czyli jeżeli położyłem tylko jeden domek przez całą grę, to jest jeden punkt. Położyłem dwa domki, to 4 punkty, 3 domki to 9 punktów, 4 domki to 16 punktów, 5 domków to 25 punktów. I oczywiście do tego wszystkiego dodajemy punkty zwycięstwa zdobyte w trakcie gry. I to wszystko, moi drodzy, gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa, jeżeli mamy remis, gracze dzielą się zwycięstwem. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, albo ja, albo ktoś z wydawnictwa Lucrum Games, na pewno się do tego odniesiemy. Bardzo dziękuję wydawnictwu Lucrum Games za przekazanie nam egzemplarza, oczywiście za to, że udało nam się współpracować przy tym tytule. Jest to tytuł, który Geek Factor poleca, jakby nie było, bardzo serdecznie polecamy wszystkim fanom gier, które nie są zbyt ciężkie, ale też dają trochę okazji do pomrożdżenia. Dice Settlers jest moim zdaniem idealnym tytułem na to. Więcej oczywiście mówię w recenzji, przypominam link na dole. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!